Witam serdecznie. Dzisiaj bardzo ważny temat, a właściwie wiele tematów, które mogą odpowiedzieć na pytania wielu słuchaczy, oglądaczy, przepraszam za to przejęzyczenie, ale bardzo ważny temat, szanowni państwo, który naprawdę może rozjaśnić wiele rzeczy ludziom, którzy zadają pytania, może akurat państwo zadali takowe pytanie. Naprawdę sprawa jest poważna, bo sytuacja zmieniła się o 180 stopni, szanowni państwo, kiedyś było dobrze, teraz jest tragicznie. Miliony ludzi niestety może dalej w to wierzyć, setki tysięcy, może już wielu odczarowałem, ale jeżeli tego nie zrobiłem, to mam nadzieję, że ten film to sprawi to, że odczaruje ten zły światopogląd, biznesopogląd, finansopogląd, ekonomiopogląd, szanowni państwo, który wcześniej był dobry, no ale czas jest zmienny, prawda? Czas leci do przodu, tak jak leci ekonomia, gospodarka, finanse i wszystko inne, inwestowanie. I tak trzeba szybciutko, szanowni państwo, żeby ludzie widzieli, co się dzieje. Szanowni państwo, wielu ludzi naprawdę może mieć bardzo zły wgląd na to, co w danym momencie dzieje się w Polsce i na świecie. Bardzo dużo pisałem w 2014, 15, 16, 17 roku, 18, prawda, że bardzo się opłaca, widzicie, setki tysięcy osób to przeczytało, czytało, te artykuły się walają, filmy się walają, wiecie, rzeczy się walają, prawda, klienci pamiętają, dalej rozmawiają o tym, bo wielu ludzi na przykład nie wie, że czasy się zmieniły, nawet do dzisiaj nie wiedzą, to dziwne, prawda, jest, no ale wielu ludzi nie wie, prawda. Ja bardzo zachwalałem, widzicie, bo ludzie dalej pytają na przykład, czy opłaca się na północy Polski inwestować w nieruchomości i zakładać biznesy, na przykład, czy opłaca się na północy Polski, na przykład, wiecie, w Gdyni, Sopocie, Gdańsku, inwestować w nieruchomości i zakładać biznesy. No ja mówię wprost, w 2015, 2014, 15, 16, 17, 18 to fajnie wyglądało, ale już się skończyło. Mówię wprost, już ciach bajera, skończyło się, nie opłaca się. Było można na tym bardzo dużo zarobić, na inwestowaniu w nieruchomości, na przykład wiecie, w Gdyni, Sopocie, Gdańsku, ale to jest over. Szanowni państwo, ja już w ogóle, jeżeli ktoś się mnie pyta, czy opłaca się kupić mieszkanie w Gdańsku, tak wiecie, inwestycyjnie, czy w ogóle się przeprowadzać do Gdańska, prawda? No wcześniej widziałem w tym bardzo dużo, no a teraz po prostu nie, bo teraz wszystko się odwróciło na 180 stopni i wiecie, no wtedy to była dobra opcja, bardzo dużo ludzi zarobiło, ale świat jest zmienny, ludzie się muszą, wiecie, przeprowadzać, zmieniać, prawda, i tak dalej, wtedy się opłacało, bardzo dużo ludzi, bardzo dużo pieniędzy dzięki mnie zarobiło, bardzo duży kapitał zjechał do Trójmiasta dzięki mnie, szanowni państwo, bardzo duży kapitał zjechał do Trójmiasta dzięki mnie, bardzo duży, okropny, można powiedzieć, okropnie duży, prawda, jak to dziwnie w naszym języku się mówi. Okropnie fajnie, prawda? No, okropnie dużo zjechało kapitału, no ale w danym momencie, no mówmy sobie wprost, że to źródło, czy te możliwości już się skończyły. Zamknęło się, szanowni państwo, okienko trójmiejskie, gdańskie, gdyńskie, sopockie. Zamknęło się, prawda, jeżeli chodzi o nieruchomości. Za żadnego gwinta nie zainwestowałbym w gdańskie nieruchomości ani złotówki, prawda? No, w 2015, 16, 17 było fajnie, bo było naprawdę można sprzedać, wiecie, dom w Londynie, czy Birmingham, wiecie, czy tam w jakimś tam, nie wiem, Irlandii, czy gdzieś tam w jakiejś tam Norwegii, Szwecji, wiecie, za 500 000 funtów i zainkasować bardzo dużo pieniędzy. I kupić sobie bardzo tanie apartamenty w Gdańsku, Sopocie i Gdyni. Wiecie, naprawdę były okazje. To było coś wspaniałego. No i wielu ludzi, szanowni państwo, no tam mi wysyłają do dzisiaj, można powiedzieć, kwiaty. Bo się cholernie wzbogacili i są ustawieni, można powiedzieć, na całe życie, są ustawieni, szanowni państwo, nawet może na pokolenia dzięki temu, bo sprzedałem im pomysł, sprzedałem im, szanowni państwo, furtkę, klucze, sprzedałem im kod do uzyskania pięknej rzeczywistości. No ale w danym momencie to się skończyło, tak? Już nie ma, to już kupon się skończył, już nie ma tego rabatu, to już tego nie ma, po prostu to się skończyło. Ludzie zarobili, zainkasowali wtedy, tak? Mówię, kupuje się tanio, sprzedaje się drogo, prawda? No i to nie jest tak, że wiesz, musisz mieszkać całe życie w jednym miejscu. No nie, no, się zmienia, szanowni państwo, miejsca zamieszkania także, prawda? Więc mówię, zamknijmy ten temat, prawda? Chciałbym, żeby
tak jak się rozniosły wspaniałe wiadomości na temat tego, jak bardzo dobrym było inwestycyjnym miejscem Trójmiasto, Gdańsk, Gdynia, Sopot, tak dzisiaj no, jest temat zamknięty. No. Jest temat zamknięty, szanowni państwo. Gdańsk, Sopot, Gdynia, no ja, widzicie, jest tu moich setki może klientów, z którymi ja miałem face to face do czynienia. Miałem face to face do czynienia z wieloma moimi klientami, którzy mnie słuchają w danym momencie i ja etycznie i moralnie no, muszę to powiedzieć, wiecie, no bo wtedy było dużo, dużo pisałem, dużo mówiłem, żeby do dzisiaj nikt nie... Chodzi o to, żeby ludzie nie myśleli. Żeby ludzie nie myśleli, że to się dalej opłaca. Po prostu o to chodzi, tak? Wiecie, ja nie jestem w stanie do każdego zadzwonić i z każdym gadać. Wiecie, jak ktoś weźmie serwis, no to z nim pogadam, prawda? Ale ja mało co odpisuję na te maile, na te wszystkie tam wiadomości. Mało co, bo na to po prostu nie ma czasu, bo to jest setki osób, prawda? Jak ktoś weźmie serwis, to sobie tam z nim pogadam. Przepraszam, napiję się. I widzicie, no teraz no to jest temat zamknięty, no. Szanowni Państwo, no naprawdę się opłacało, dużo ludzi w 2015-16, wiecie, na przykład sprzedało, nie wiem, za 300-400 tysięcy funtów, wiecie, no bo jeżeli mamy, popatrzcie, jeżeli mamy, no wtedy się opłacało, tak? Mamy rok 2015, proszę zobaczyć, tak? Mamy rok 2015, prawda? Mamy 15 rok, prawda? Tutaj narysowałem, chyba u Was będzie w lewym też rogu. 2015, tak? No dzisiaj mamy, szanowni Państwo, 24. No za kilka dni będzie rok 2024. Czyli to minęło razem, szanowni Państwo, 9 lat. A jeżeli, właściwie ja już pisałem dużo o tym w 2014, czyli właściwie widzicie 10 lat, no i bardzo dużo kapitału do Polski, do Trójmiasta zjechało, no i miałem cholerną rację, prawda, i to był strzał w dziesiątkę, byłem tego pewien, no ale teraz jestem pewien drugiej rzeczy, proszę zobaczyć, ojej, 2014, tak? 2014, szanowni państwo, tak? 2014 rok, no to jest 10 lat, tak? No i w 14, w 15, 16, 17, 18 to się opłacało, jeszcze coś tam się opłacało, 19 można było potem jeszcze to opitolić, no ale w 2024 cykl się skończył. Po 10 latach, a nieruchomości są cyklami i bardzo często, wiecie, 7 lat tłustych, 7 lat chudych. Tak wygląda, czy tam dekada chuda, tłusta, prawda? Przepraszam, napiję się. I no teraz to jest już odwrotność, prawda? Teraz tylko można i wyłącznie stracić, tak? No się skończyło, tak? Bo jest za drogo, no i tyle. Jest za drogo, druga sprawa, prawda? Już pomijając, prawda? Bo też zachwalałem, że standard życia był dobry, ale już nie jest dobry w Trójmieście, jest tragiczny, prawda? Nikomu bym... No widzicie, słuchajcie, zachwalałem, a już nie zachwalam, wiecie, nie chcę, żeby ktoś gdzieś tam się wkopał. Ja oczywiście, wiecie, no róbcie co chcecie, prawda? Jedźcie sobie gdzie chcecie, tam do Gdyni, Sopotu, Gdańska, tam wasza sprawa. Róbcie co chcecie, ale mówię, co z mojej perspektywy, z moich danych. Czyli tak, nieruchomości? Nie. Przeprowadzić się do Trójmiasta? Nie. I to z wielu powodów, prawda, nawet nie nieruchomościowych, bo też z powodów nieruchomościowych, ale także z powodów takich społecznych, prawda, bo to, co się dzieje w ostatnich 3 latach i teraz będzie się jeszcze działo, szanowni państwo, to jest tragedia, prawda, więc ja nikogo bym nie namawiał do tego, aby do Trójmiasta przyjeżdżał, bo nie chciałbym, żeby ludziom się stała krzywda. Więc to nie jest tutaj za fajnie po prostu. No nie jest za fajnie, miasto jest przepełnione, nic nie działa. To puściło wszystko, szanowni państwo, to po prostu nie jest fajne miejsce, tak? To nie jest przyjemne miejsce, pamiętaj. Trójmiasto na pewno nie jest przyjemnym miejscem. Nie jest przyjemnym miejscem, znaczy Gdańsk nie jest przyjemnym miejscem, wtedy uważam, że było, ale 10 lat minęło i już nie jest, tak? 2020, 2022 i teraz tych tuskowców, to jest, to już w ogóle tragedia, prawda? Tak więc, tak, nieruchomości? Nie. Mieszkanie w Trójmieście? Nie. Szanowni Państwo, następna sprawa, czy założyć biznes w Trójmieście?
Nie, w ogóle nie, no bo ja nikomu nie rekomenduję zakładania biznesu w ogóle w Polsce, prawda? Jakkolwiek, prawda? W ogóle, wiecie, no ja mówię wprost, ja bym w ogóle do Polski nie przyjechał, tam do Trójmiasta już w ogóle, ja bym nie chciał tu wrócić za żadnego bata, szanowni państwo. Tutaj sytuacja gospodarczo-ekonomiczno-społeczna, prawna jest tak załamana, że to się w głowie nie mieści. Naprawdę, to jest zgroza. Naprawdę, to jest w porównaniu do tego, jak było fajnie. Było fajnie, jest tragicznie. Jest tragicznie, nie? Jest po prostu tragedia, prawda? Jest coś, co jest naprawdę źle. Nie wiem, może w innych miejscach, wiecie, ja przecież nie mieszkam codziennie w każdym miejscu Polski. Może w innych miejscach, szanowni państwo, też jest tak jak tutaj, a może jest gorzej, a może trochę lepiej. Ja wiem jedno, prawda? Ja generalnie do Polski bym za dziobla nie wrócił, a jakbym wrócił, to na pewno bym nie wrócił do Trójmiasta. Nie wiem, może bym wrócił nie, do jakiegoś tam, nie wiem, Wrocławia, czy jakiegoś Poznania, czy coś, ale generalnie ogólnie bym nie wracał do Polski, po prostu w Polsce się nie opłaca, prawda? Po prostu w Polsce się nie opłaca, w Polsce już pomijając te Trójmiasto. I też biznes. Dlaczego bym biznesu nie zakładał? Bo dużo ludzi na przykład chciałoby firmę, nie? No to przede wszystkim tak. Lotnisko jest kiepskie. Nie dolecisz w wiele miejsc z Gdańska, prawda? No nie dolecisz, prawda? A lotnisko następne to tam jest do Warszawy, tak? Więc nie dolecisz. Więc jak już ktoś chce biznes w Polsce, jakąś firmę, no to lepiej mieć ją zarejestrowaną, wydaje mi się, w Warszawie. I to jest chyba tylko jedno miejsce, gdzie można mieć z... No bo wiecie, jak coś do sądu, to będzie trzeba do Warszawy. A ja nikomu bym polskich sądów nie życzył, żeby trafiał ktoś do gdańskich sądów, prawda? Ja bym nikomu nie życzył, żeby trafiał, szanowni państwo, do gdańskich sądów, więc też firmy bym tu nie założył. Nie ma takiego bata. Szanowni państwo, w Polsce jest w danym momencie ustrój feudalny, się zaciśnia. Bo coraz mniej jest ludzi do strzyżenia, tak? Bo naród się zmniejsza, tak? I no, ja bym, no, jak już ktoś musi tą firmę założyć, no to już bym założył w Warszawie. Jakbym musiał, nie? Jakbym musiał, to bym założył raczej w Warszawie. Ewentualnie. Najlepiej to w ogóle bym nie zakładał. Ale ja, gdybym musiał, to bym założył w Warszawie. Gdybym musiał, prawda? Ale gdybym nie musiał, to w ogóle bym w Polsce nie zakładał firmy. Wolałbym założyć gdzie indziej. Wolałbym założyć w Estonii, czy też wolałbym założyć w Czechach, a może gdzie indziej nawet, prawda? Może, nie wiem, w Arabii Saudyjskiej, czy tak. No wolałbym, bo niższe podatki i lepsza administracja. I nie trafisz na polski sąd, tak? Bo jak założysz, to już sprawę nieruchomości mamy w Trójmieście, że się nie opłaca. A nawet jak ktoś by chciał te 10 apartamentów kupić, no to tutaj jest bez sensu. Bo też trzeba tu latać do Gdańska, a tu nic nie lata. Prawie. Jest bardzo kiepskie lotnisko w porównaniu do, wiecie, nie wiem, do Warszawy. Właściwie można powiedzieć, że w Polsce to jedyne takie miejsce, w które łatwo trafić, to jest Warszawa, tak? Polska to jest bantustan, tak? W Polsce w ogóle, wiecie, nawet po Europie się nie da latać normalnie, tak? Właściwie najlepiej się lata z Warszawy, tak? Bo nie wiem, czy tam masz Modlin, to i tamto masz, tak? Więc zakładanie firmy, po pierwsze, eliminuje, bo kiepskie lotnisko, kiepski dojazd. I druga sprawa, że no, jak będziesz miał jakieś dysputy, no to w gdańskich sądach, tak? No to w Gdyni założysz, no to w gdyńskiej, no to może być nawet jeszcze gorzej, prawda? Lepiej, gorzej, to samo, prawda? Więc ewentualnie w Warszawie, prawda? Bo tam taki, wiecie, większy jest przemiał. No ale gdybym musiał, to w ogóle bym nie zakładał firmy w Polsce. W ogóle, nie? Nie, w Polsce może bym płacił tylko, nie wiem, NFZ, bo chyba można mieszkać za granicą i chyba można płacić sobie składkę NFZ, tak wiecie, w razie w. Wiecie, bo nigdy nie wiecie, nie? Jak się ma tam dużo hajsu, prawda? I się płaci, wiecie, macie gdzieś firmy założone, gdzie tam łatwo wszystko, no to może tam bym ewentualnie założył. Gdzieś tam, gdzie jest taniej, prawda? A tutaj ewentualnie, co bym w Polsce, to może bym się dodatkowo na NFZ ubezpieczył, żeby mieć coś takiego, wiecie, w razie, wiecie, W, czy coś takiego, jakby było, trzeba przyjechać do Polski i tylko, prawda?
No ale jeżeli ktoś by miał pomysł jednak kupić te 10 kawalerek, wiecie, bo chce sprzedać w Londynie i kupić sobie 10 kawalerek na przykład, wiecie, no, nie, w Poznaniu, czy tam we Wrocławiu, tak, czy tam gdzieś w jakimś innym miejscu, po prostu lokować te pieniądze, nawet nie do końca wszystkie musi mieć wynajęte, no to na pewno bym nie robił tego przez firmę w Polsce, tylko bym robił to przez firmę z zagranicy, żeby mieć lewar, tak? No bo będziesz się sądził, będziesz mieć możliwość sądzić się w sądzie zagranicznym. Tak? No bo jeżeli będziesz mieć firmę w Estonii, czy będziesz mieć firmę w Czechach, czy w Szwajcarii, no to wiadomo, prawda, że no, tam jednak sprawiedliwość, wiecie, jest lepsza. I pamiętajmy, że w Polsce jest tak, że zagranicznych firm się nie rusza. Tak? Zagranicznych firm się nie rusza, bo się wyda, nie? W Polsce jest eksploatowany Polak. Tak? Więc jeżeli nawet chcesz mieć 10 mieszkań, okej, mniej sobie, ale w razie W niech odpowiedzialne będą za te mieszkania firmy lub firma. Może nawet być z trzy firmy, wiecie, na przykład, czy dwie firmy, że jedna w Estonii, druga w Czechach, albo jedna w Czechach, druga w Szwajcarii, czy tam w Arabii Saudyjskiej, tak? Że jak coś, no to będą musieli do Arabii Saudyjskiej na przykład jechać, bo pozwiesz ich w Arabii Saudyjskiej, bo siedziba firmy jest w Arabii Saudyjskiej. Albo siedziba firmy jest, wiecie, w Pradze, albo w Szwajcarii, prawda? Albo tam w Estonii, nie? Więc coś takiego, prawda? Więc wiecie, to się wtedy opłacało, tak? Teraz mówię, że jak już w te kawalerki inwestować, no to tam może, jeżeli jeszcze są gdzieś za tą Wisłą, i tam, gdzie jest tanio, ale na pewno nie na firmę z Polski. Jak już ktoś musi, nie? Jak już ktoś musi. W ten sposób, tak? To są takie pytania ciągle, które padają, bo szanowni państwo, jednak 13 lat pisania, 13 lat klientów, to jest wielkie portfolio. Jeszcze 15 lat pracy, wiecie, z moimi klientami. To jest gruba sprawa. I no to trzeba gdzieś tam sprostować, tak o, żeby ludzie mieli pewność. No ja to prostuję, wtedy było fajnie, już nie jest. Może za 5 lat będzie fajnie, może będzie zmienię zdanie za 5 lat z powrotem. Może będzie to dobre. Widzicie, musicie w życiu, nawet jeżeli w życiu musicie myśleć troszeczkę jak fundusz inwestycyjny. Nie? Jesteś takim funduszem inwestycyjnym. Funduszem inwestycyjnym zarządza menadżer. Tak? Menadżer. Od funduszu inwestycyjnego, tak? No i wyobraźcie sobie, że wasze życie, wasz majątek i tak dalej, wasze życie, wasza praca, wasze tam jakieś działalności gospodarcze, taki fundusz inwestycyjny. I fundusz inwestycyjny ma taką tabelkę. Nie? Mówmy tak, wiecie, tu zaraz się jacyś nienawistnicy odezwą, będą tą drzeć, te mordy swoje, wiecie, i tak dalej. Ale wyzbądźcie się tego. Wyzbądźcie się tego w ogóle, miejcie twardą skórę, olejcie to. I wiecie, bo nienawiść się z ludzi wylewa, że ludzie znają prawdę, prawda? Na coś, co się tutaj naprawdę obrażać, prawda, to prawda. I tyle, tak? I o to chodzi, jeżeli wyobraź sobie, że jesteś menadżerem funduszu inwestycyjnego, nie? No i taki menadżer funduszu inwestycyjnego ma taką tabelkę. No i on tam tak, ryzyko, administracja, podatki, ta. No i zaznaczasz po prostu. No i to się wyklucza, tak? No i w Gdańsku to się wszystko wyklucza, tak? Rozumiecie to? Ryzyko, pogorszenie społecznej sytuacji w ogóle w Polsce, prawda? Tak więc. Jak już ktoś musi, to niech to zrobi, prawda? Bo się kupuje wtedy, gdy jest tanio. Generalnie dalej na razie w Polsce jest drogo. Pokazuję wam, szanowni państwo, wiele rzeczy, wiecie, jak Sycylia, jak Hiszpania. Pokazuję wam Włochy, pokazuję wam Cypr, pokazuję wam Tajlandię, pokazuję wam wiele rzeczy, że bez sensu tu lokować wiele rzeczy, naprawdę wiele majątków, bo na przykład za 5 lat istnieje taka możliwość, że król Tajlandii dla dobra swojego narodu
może poluzować dla nas, Europejczyków. Widzicie, no bo oni generalnie chyba tych Europejczyków lubią, zresztą my Tajów też bardzo lubimy, prawda, w ogóle kochamy ich żywność i w ogóle piękny mają kraj. Ale Tajlandia się wyludnia. Tajlandia się wyludnia szybciej z Tajlandczyków, aniżeli Polska z Polaków w danym momencie generalnie. Mniej więcej tak samo, tak? Tam jest, tak, więc w danym momencie do Tajlandii trudno się dostać, ale, przepraszam, łyczek, nie powiem czego. Nie powiem czego, bo przyjdą do mnie ubeki, że tu mówię, co ja, dorosły facet, spożywam. Ale wam powiem, co wam powiem, to wam powiem, ale za tą cenę może być, aż dziwne. Nie powiem co i nie powiem gdzie kupiłem, bo w Polsce mężczyźni nie mogą ze sobą rozmawiać. W Polsce mamy skrajny komunizm, PRL, no a nic w tym dziwnego, no jeżeli w Polsce dalej rządzą ubeckie dynastie, no to no jak to, że ma być, szanowni państwo, jak to, że ma być? No ale wam powiem zacne, zacne, zacne. Jeszcze łyczka. O. No i szanowni państwo, mam nadzieję, że to wszystko jest jasne, tak? Bo słuchajcie, przede wszystkim w życiu trzeba się nauczyć, że w życiu trzeba się zmieniać, przebranżawiać, zarabiać tam, gdzie w danym momencie jest zarobek. Nic nie zrobisz, jeżeli nie ma przejścia, nie przejdziesz. Musisz przejść górą, dołem, musisz iść naokoło, nic nie zrobisz. No i takie jest życie, prawda? Wielu ludzi w ogóle tego nie rozumie. Wiecie, najgorsi są tacy ludzie, którzy myślą, a 15 lat temu mówiłeś, że tam, no to i tamto, tak? No tak, no 15 lat temu na przykład coś się opłacało i było można na tym grubo hajsu zarobić i to się opłacało. No ale po 15 latach, sorry, ale minęło 15 lat, tak? No i większość ludzi, znaczna część ludzi jest taka, że właśnie oni, 15 lat temu mówili, że się będzie opłacało, wiesz, nie? Wiesz, miałeś 25 lat i tam coś tam wtedy zrobiłeś i się udało i zyskałeś na tym, wiecie, minęło 15 lat, spotykasz człowieka, no, to, mówię, no, chłopie, no, to tam to troszeczkę, wiecie, wielu ludzi myśli, że jak założy biznes, to ten biznes będzie sam zarabiać, nie? No troszeczkę tak jak ze złotem, prawda? Złoto kupisz tanio. Wyobraźmy sobie, kupujemy złoto po 2000 dolarów i złoto rośnie do 40 tysięcy dolarów. No i rosło do 40 tysięcy dolarów, ale że jesteś tępym mułem i że nie potrafisz sprawdzić wykresu, prawda? I nie wiesz nawet, że złoto, twoje złoto kosztuje 40 tysięcy dolarów za uncję, w pewnym momencie to złoto z powrotem wraca do 2000 dolarów za uncję. I masz tyle samo przez 15 lat, tak? Tylko, że znaczna część inflacji zeżarła, nie? No i teraz sobie myślisz, aha, czyli on mnie oszukał. No ale miałeś okazję, kupiłeś 10 uncji po 2000 za 20 tysięcy. Te 10 uncji, widzicie, bo 10 uncji, jeżeli weźmiemy 10 uncji, 10 razy 2000 dolarów równa się 20 tysięcy dolarów, tak? I wyobraźmy sobie, że te uncje już nie kosztują 20 tysięcy dolarów, a kosztują razy 40, a 400 tysięcy dolarów, tak? No to jeżeli kupiłem coś za 20 tysięcy dolarów i wzrosło do 400 tysięcy dolarów i ja tego nie spieniężyłem, no to kogo to jest wina? Moja czy takiego Tumana? Że potem mówi, no a ja nie spieniężyłem, a mówiłeś, że zawsze będzie rosło. No przecież nic nie rośnie zawsze. Co rośnie zawsze? Nic nie rośnie zawsze. Drzewo rośnie i się zatrzymuje w pewnym momencie, potem gnije, prawda? A złoto raz spada, raz rośnie, raz spada, raz rośnie. Ale w przestrzeni setek tysięcy lat rośnie. Tak? Cwaniaki kupują tanio, sprzedają drogo, kupują tanio, sprzedają drogo, a głupki kupują drogo, sprzedają tanio, tak? A potem mają pretensje, że nie potrafią podstawowej matematyki, no. To taka moja rozkmina wieczorna dla wszystkich. Taka moja wieczorna rozkmina. No i napiję.
taka luźna rozkmina, tak? Więc takie rzeczy, mówmy wprost, to jest bzdura, tak? To wszystko, co powiedziałem wcześniej, wiele rzeczy się zmieniło, ludzie zarobili, gruby hajs, no ale teraz to się nie opłaca, tak? Firmy się nie opłaca, bez sensu, prawda? Bo cię po... bez sensu w ogóle mieć w znacznym stopniu linki z Polską, prawda? W danym momencie. Bez sensu, tak? No bo... bez sensu, nie? Bo nic nie jest jasne w Polsce. Prawo nie jest egzekwowane w Polsce. Nigdy nie było. Nigdy nie było. Korupcja jest skrajna. Kumoterstwo skrajne. Po prostu. Po prostu, szanowni państwo, zostańcie, że tak powiem, Polakami w sercu, ale z przodu zostańcie obywatelami świata. Przykre, ale prawdziwe. Większość oligarchów polskich oligarchów ma swoje włości i płaci podatki i swoje rezydencje podatkowe za granicą. Większość oligarchów. Polscy oligarchowie przecież są jak ruscy oligarchowie. Wiecie, my się śmiejemy, o, ruscy oligarchowie we Francji, to, to, to. A tak naprawdę polscy oligarchowie też za granicą mieszkają przecież, tak? Ukraińscy oligarchowie też. Polscy oligarchowie zbytnio pod tym kątem, znaczy, bo nasi oligarchowie, generalnie oni są bogaci, bo generalnie my mamy oligarchów i po prostu bogatych ludzi, którym wyszło w znacznym stopniu, prawda? Trzeba to rozróżnić, nie? Bo wiecie, no na Ukrainie to rzeczywiście tam oligarcha jest sama, która wiecie, się uwłaszcza po prostu na ukraińskim narodowym majątku, tak? Wiecie, ludzi, tak? No u nas to było, no ale generalnie jak spojrzymy na strukturę naszych polskich miliarderów majątkową, no to ona nie wygląda oligarchicznie, tak jak na Ukrainie, a tym i na, w Rosji, prawda? Bo tam to wszystko wygląda oligarchicznie i w Rosji, i na Ukrainie, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tak? Więc... tak to wygląda. Więc no niestety tak jest w danym momencie. Polska jest w bardzo złym położeniu w danym momencie, w bardzo złym. Na własne życzenie w znacznym stopniu. Znaczy na życzenie naszych polityków i naszych tak zwanych elit. Nie wiem. Elit. Więc, szanowni państwo, też bym w danym momencie położył jednak nacisk na naukę tych języków, tego angielskiego się uczył i tych różnych języków. No, no angielski to musi być podstawa. Podstawa. I tyle. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania, chcecie na nie odpowiedzi, no to ja będę co jakiś czas robił tego rodzaju filmy, które będą zbierały do kupy te takie malutkie pytania i będę się starał na nie odpowiadać. No niestety, szkoda, że tak jest. No ale szanowni państwo, o to właśnie chodzi. O to właśnie Polska walczyła i Polacy. Świat jest zmienny. To nie jest tak, że usiądziesz i wszystko będzie takie same, tak? Nie jest tak, że zasadzisz jabłonkę i ona tam będzie ci zawsze wydawała owoce. No trzeba najpierw ją zasadzić, mieć pole, przygotować, przycinać, podlewać, chronić. Ona potem te jabłuszka będzie dawała, no potem trzeba przycinać, zbierać, tak, i tak dalej, tam te parchy odganiać, tak. No ale prędzej czy później, no ta jabłonka się skończy, tak. No i trzeba zawczasu wiedzieć, że jabłonka się kończy. Trzeba zasadzić nową. A może już się nie będzie opłacał jabłonki, może zasadzimy wisienki, a może zasadzimy śliweczki, a może, szanowni państwo, globalne ocieplenie to zasadzimy pomarańcze, pół żartem, pół serio, prawda? Zapraszam do subskrybowania tego kanału na YouTube, klikania łapeczki w górę, merytorycznego komentowania, zadawania, szanowni państwo, poważnych pytań. Jak są poważne pytania i sobie zapamiętam, to poruszę ten temat, a jeżeli nie, to nie. Oczywiście zapraszam do rozpowszechniania tego filmu na swoich social mediach. Pozdrawiam, do usłyszenia już wkrótce.